Was w Muzeum Wsi Radomskiej. Mam na imię Kasia i wraz z naszym specjalnym gościem, panią Marią Ostrowską, spróbujemy zachęcić Was do samodzielnego wykonania pisanki. Jest ze mną pani Maria Ostrowska ze Skaryszewa, twórczyni ludowa i pisankarka. I dzisiaj zapozna Was z niełatwą sztuką pisania pisanek woskiem za pomocą szpilki. Witam Państwa. Dziś zaprezentuję sposób, na zdobienie jajek wielkanocnych, tak zwanych pisanek. Aby zająć się wykonaniem pisanki, potrzebne są przede wszystkim wydmuszki bądź gotowane jajka na twardo, potem barwnik, wosk oczywiście, ocet, oliwka to już na koniec. I oczywiście narzędzia, które, bez których nie dalibyśmy rady. Nasze pisanki będziemy pisać woskiem za pomocą szpilki. Dlatego przygotowałam narzędzia, takie, którymi się posługuję cały czas. Jest patyczek, wbita szpileczka metalowa. Tu jest patyczek, szpileczka biała. Jednym słowem, można każdego koloru uszyć, żeby, żeby tylko była z kolorowym większym łebkiem. I wbijamy w patyczki. Jeżeli ktoś nie ma pod ręką patyczków, proszę bardzo, to jest po prostu kredka. Na pewno w każdym z domu znajdzie się ołówek bądź kredka. Wystarczy wbić od końca szpileczkę i już mamy narzędzie pracy. Wspaniałym wynalazkiem są kominki inhalacyjne, i one zdają egzamin w naszej pracy twórczej, pisankarskiej. Wosk już jest rozgrzany, już delikatnie paruje. I możemy zacząć pisać jajka. Jeżeli mamy obawy, że nie damy radę, że coś nam się popsuje, proszę się nie martwić. Proszę zobaczyć, mam z boku kartkę, zwykłą kartkę, może to być stara, przeczytana już gazeta, i próbujemy swoich sił, stawiając kropki, przecinki, wykrzykniki, jednym słowem znaki interpunkcyjne. Ważne jest, abyśmy zachowali rytm, czyli Moczymy, kropka, moczymy, kropka, uczymy się, prawda? Moczymy przecinek, moczymy wykrzyknik i tak w zestawieniu te znaki różnym dadzą nam piękne wzory. Spróbujemy teraz te znaki wykonać na pisance. Pamiętajcie o tym, że jeżeli coś nie wyjdzie, nie trzeba się zniechęcać. Po prostu wszyscy się kiedyś musimy nauczyć. Ja też się uczyłam i też nie zawsze wychodziło perfekcyjnie. Do tego trzeba lat wprawy i praktyki. Wierzcie mi, kiedy potrenujecie, będzie dobrze. Ważna jeszcze uwaga, że jeżeli ten kominek stoi przed nami, zróbcie sobie jakieś państwo podkładeczkę, żeby nie ubrudzić blatu. To jest wygodne i ręce dobrze, żeby nie trzęsła się ręka. Niech będą sparte na krawędzi stołu. Proszę zobaczyć. Zrobimy teraz charakterystyczną dla naszego regionu rozetkę, która będzie się składać tylko i wyłącznie z samych wykrzykników. O, mamy tutaj dziureczkę to będzie środek naszej rozetki. I zaczynamy. Proszę zobaczyć, jak pięknie wosk spływa na jajeczko po szpilce. Specjalnie zrobiłam głęboki wosk, czyli dużo tego wosku jest, żeby nam się taki kwiatuszek piękny zrobić. Wtedy możemy ciągnąć bardzo długo tą kreskę. Staramy się równiutko raz po razu te kropki, kreski stawiać. Proszę zobaczyć pierwsze pisanie. Wyszło tak jak wyszło, nie ma się czym zrażać. Swój wosk zabarwiłam, on byłby jaśniutki zupełnie i słabo by go było widać na tej białej wydmuszce. Dlatego zabarwiłam zwykłą, najzwyklejszą kredką świecową. Zdaję egzamin, bo wtedy widzimy, co pisze. Z drugiej strony zrobimy podobną rozetkę, podobny kwiatuszek, ale zaczniemy od kropeczki, bo tutaj nie ma dziurki. Te nasze wydmuszki mają jedną dziurkę i gdybyśmy je tak ustawili dziurką do spodu, to wyglądają tak, jakby były pełne, nie wydmuszki. I piszemy dalej. Ta nasza kropeczka, która jest jednocześnie środkiem, jest takim wyznacznikiem. I w tym kierunku kierujemy swoją szpileczkę po to, żeby ten kwiatek ładnie wyglądał. I jeszcze jedna nam wejdzie. Myk, jest. Mamy dwie rozetki. Bardzo lubię rozetki. Teraz zrobimy palemki, bo również to jest element Taki charakterystyczny, jeżeli chodzi o pisanie jaj woskiem za pomocą szpilki. Zrobimy teraz palemkę. Dwie palemki z jednej strony, dwie palemki z drugiej strony. Zaczynamy od kreski od góry i pociągniemy, powiedzielibyśmy, przecinki. Z lewa, z prawa. Fajnie szpilka szeleści, o jajeczko. Mamy dwie palemki, o właśnie. A teraz próbujemy zrobić palemki od tego końca. I z drugiej strony zrobimy to samo. Nie powiedziałam o ważnej rzeczy, ale myślę, że Państwo to zauważyliście, że Każda kreska to było odrębne umoczenie szpilki w wosku. Kropeczki stanowią wyjątek, bo umoczona raz szpilka mogłam zrobić trzy kropeczki, szybko stawiając, ale każda kropeczka jest mniejsza, bo ten wosk spłynął i już za każdym razem już tego wosku jest mniej na szpilce, więc jest od największej, potem jest mniejsza i najmniejsza kropeczka. Jeżeli chodzi o wszystkie te nasze kreski, palemki czy kwiatki, to za każdym razem musimy umoczyć tą szpilkę. Mamy już upisane pisanki, najwyższy czas, aby je ufarbować. Wziąłem kolor fioletowy. Zobaczycie Państwo, jaki jest piękny, czyli farbka przy, przytrzymana nieco dłużej, będzie ciemny fiolet, a wyjęta szybciutko da kolor jaśniejszy. Proszę się nie zrażać. To wygląda jak czarny kolor, ale zapewniam, że będzie to piękny fioletowy kolor. Wsypujemy zawartość tore, torebeczki do miseczki. Odkładamy. Mam rękawiczki. Proszę zobaczyć. To jest tylko pyłek, ale już mam ręce zabarwione. Wlewamy wrzątek. Niewiele tego. O, gorąca, gorąca. Starczy. Mieszamy łyżką, aby nam się dobrze barwnik rozpuścił. Jeszcze troszeczkę szeleści na spodzie. Za moment będzie gotowy. Proszę zobaczyć, na łyżce już widać piękny, fioletowy kolor. Dodamy oczywiście octu. W instrukcji obsługi przy tych barwnikach również pisze, że należy dodać octu po to, żeby barwnik był trwały. No, i jak ja mówię, dwa bulgi albo łyżkę stołową wystarczy. Pomieszamy troszeczkę. Jest bardzo gorąca woda. A może wlejemy troszeczkę zimnej. Państwo tego nie zobaczą. Nie poczują, ale woda z farbką nie powinna być bardzo gorąca. Ona musi być bardzo dobrze ciepła. Tu jeszcze delikatnie paruje, ale nie jest już wrząca. I do takiej farbki wsadzimy nasze jajeczka. No to spróbujmy najpierw to nasze z kwiatuszkiem i palemką. Proszę zobaczyć, to będą dosłownie to będzie kilka ruchów. Proszę zobaczyć. Już wyciągamy, wypłuczemy. O i mamy jajeczko gotowe. Śliczny fioletowy kolor. I gdybyśmy dłużej potrzymali farbce, to byłoby bardzo ciemne. Odkładamy, niech sobie schnie, zrobimy też następne delikatnie łyżką, żebyśmy się nie pochlapali. Proszę zobaczyć. Barwnik fioletowy jest bardzo mocnym barwnikiem. Dlatego nie trzeba długo farbować tego jajeczka żeby to była ładna fioletowa barwa. Już wyciągamy i odstawiamy, niech ono sobie wyschnie. Mamy ufarbowaną pisankę i nadszedł czas, aby ten wosk, który nanieśliśmy za pomocą szpilki, po prostu go zdjąć. Ja jeszcze chciałam zwrócić bardzo uwagę na bardzo ważną rzecz, o której nie powiedziałam wcześniej, że biorąc do ręki wydmuszkę, czy jajko ugotowane na twardo, powinniśmy mieć czyste ręce, odtłuszczone, ponieważ tłusty paluch, jeżeli odbijemy na jajku, to potem farbka nie chwyci tego miejsca i będzie plama. To proszę pamiętać przy y, pisaniu y, pisanek. Teraz zajmiemy się zdejmowaniem wosku. Dlatego mamy tutaj zapaloną świeczkę. Możemy to robić nad małym palnikiem gazowym, jeżeli ktoś ma kuchenki gazowe w domu i proszę zobaczyć. Podgrzewamy po prostu, podgrzewamy ten wosk, czyli opalamy jak gdyby i ścieramy. No i mi się jajo tutaj okopciło i tego nie lubię. No dobrze, to będziemy z innej strony. Całe jajko, jeżeli zdejmujemy wosk, słuchajcie, bardzo łatwo można zniszczyć na tym końcowym etapie, ponieważ jest coś takiego jak poduszka powietrzna w jajku. Kojarzycie taki dołek w jajeczku? I wtedy. Musimy delikatnie podgrzewać, zaczynając od tego węższego czubka przy jajku. Jajeczko stopniowo się nagrzewa i ten wosk schodzi. Gdybyśmy zaczęli od tej dolnej części, gdzie znajduje się właśnie ta poduszka powietrzna w środku, wtedy powietrze, nagrzane powietrze przez tą świeczkę, po prostu rozsadziłoby jajko. Musimy o tym pamiętać, żeby delikatnie podgrzewać to jajko od czubka, czyli od tej węższej części, poczynając. Przechodzimy do drugiej palemki i proszę bardzo, wycieramy sobie. Ja używam papieru taletowego, nie ściereczki płóciennej, bo jest wygodny. Brudny papier można wyrzucić, a przede wszystkim jest bardzo miękki. I nie rysujemy jajeczka. Już niedużo. Dostał jeszcze jeden kwiatek. Można by powiedzieć, że mamy wosk zdjęty. Jeszcze troszeczkę tutaj. I proszę bardzo, wosk mamy zdjęty z naszej pisaneczki. Został jeszcze tylko ostatni element, a mianowicie spowodujemy, żeby ta nasza wydmuszka, to nasze jajeczko ładnie błyszczyło. Ostatni akcent. Wystarczy umoczyć delikatnie palec na środek łapki, rozsmarujemy, wreszcie nasze dłonie troszeczkę odetchną od wysuszenia i delikatnie po prostu potraktujemy, pomyziamy. I nasza pisanka jest gotowa. Bardzo dziękujemy Pani Marii za zapoznanie nas z tą niezwykłą techniką pisania pisanek za pomocą szpilki. Mam nadzieję, że zainspirowało Was to i sami spróbujecie już na te najbliższe święta wykonać własnoręcznie pisanki.